Sędziszów Małopolski walczy w plebiscycie na najpiękniejszą świąteczną iluminację Świeć się z energią i ma szansę po raz kolejny zostać świetlną stolicą Polski. Gdzie i w jaki sposób głosować? O szczegółach mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim Anna Olech. Sędziszów Małopolski już raz w historii plebiscytu został wybrany świetlną stolicą Polski. Wszystko to dzięki ogromnej ilości głosów, jaką wtedy mieszkańcy oddali na sędziszowską świąteczną iluminację. W tym roku sukces ma szansę się powtórzyć. Kilka lat temu nam się udało, wtedy wystartowaliśmy po raz pierwszy i w zasadzie zdeklasowaliśmy znacznie większe miasta jak Kraków, Rzeszów, Zamość. Wygraliśmy naprawdę ogromną przewagą głosów. No i to wszystko dzięki mieszkańcom, bo wszystko zależy od tego, ile osób zagłosuje. I nie ukrywamy, że tym razem również liczymy na to, że nasi mieszkańcy, którym mamy nadzieję podoba się iluminacja tegoroczna, zagłosują również na nas i w tym roku. W jaki sposób zagłosować na iluminację Sędziszowa Małopolskiego? Linki, które bezpośrednio przekierowują nas na tę stronę, są na fanpage'u serwisu Sędziszowa Małopolskiego, telewizji miejskiej, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. I tam trzeba się zarejestrować poprzez zweryfikowanie numeru telefonu i dziennie można oddawać po 10 darmowych głosów, maksymalnie 10 głosów. Warto głosować, ponieważ oprócz promocji miasta do wygrania są cenne nagrody, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim Anna Olech. Nagroda za ten finał wojewódzki, czyli miasto, które wygrywa w danym województwie, otrzymuje nagrody w postaci sprzętu AGD w wartości 10 tysięcy. Natomiast ten główny zwycięzca, czyli ogólnopolski, dostaje nagrody w wysokości dodatkowo 40, czyli w sumie 50 tysięcy w postaci sprzętu AGD, które jest przeznaczane i trafia do osób potrzebujących. Na Sędziszów Małopolski w wojewódzkim etapie plebiscytu można głosować do 11 stycznia. Etap ogólnopolski, w którym wezmą udział zwycięzcy pierwszego etapu, rozpocznie się 14 stycznia. Głosowanie potrwa do 25 stycznia.